Hejka wszystkim, witam Was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do nas przychodzę z zaczytaną recenzją. Będzie to już chyba czwarta zaczytana recenzja, albo piąta, nie jestem pewna. Ale w tej zaczytanej recenzji będziemy sobie recenzowali książkę od wydawnictwa Young. Tego nie było w planie, w ogóle z wydawnictwem Young, ze współpracy z tym wydawnictwem powstał ten film, więc też bardzo dziękuję wydawnictwu za wysłanie mi egzemplarza. Ja już sobie troszeczkę podczytałam, jestem na 46 stronie. O fabule wam powiem troszeczkę później, ale jak na razie wam powiem, że naprawdę się jakby czuję, że to będzie wciągająca książka i już na razie mi się całkiem podoba, więc jestem ciekawa, jak to dalej pójdzie. Mam nadzieję, że większość książki będzie taka jakaś na razie, ale to jednak wiecie, to jest jednak 46 strona, więc ja też się nie będę za dużo na ten temat jeszcze wypowiadała, bo może się jeszcze naprawdę mnóstwo zmienić, a na razie chciałam wam dać znać, że zaczęłam, też chcę wam pokazać śliczniutką wklejkę. I co? No i to na razie tyle, pewnie widzimy się u mnie za ileś tam godzin, u was za sekundkę. I tak, jeszcze raz bardzo bym chciała podziękować wydawnictwu za tą książkę i już bez żadnego przedłużania zaczynajmy. Hello moi drodzy, przychodzę do was z update'em czytelniczym. Może być troszeczkę echo, ale nie mam mnie w domu, więc to jest jedyny kadr, na jaki mogę sobie pozwolić. Tego nie było w planie. Jestem na stronie 144, więc przydałoby się, żebym wam zrobiła update czytelniczy. Ale zanim jeszcze to, może opowiem wam o fabule. Mamy tutaj Andy, która jest taką bohaterką, która ma zawsze wszystko bardzo solidnie zaplanowane. Wiecie, wszystko ma w punkt, wszystko zrobione. Po prostu, wiecie, idzie plan za planem. Wszystko ma po prostu idealnie zaplanowane. I ma ona niezaprzyjemną sytuację, trochę rodzinną i trochę romantyczną, ponieważ jej mama zmarła, kiedy miała 11 lat. Jej tata całkowicie się od niej odizolował. Po prostu, wiecie, jakby w ogóle nie ma z nią kontaktu. I mieszka ona z dwoma babciami, a jeśli chodzi o relację tą romantyczną, to ma ona chłopaka, jednak obydwoje się dostali na dwa inne studia, że są w całkowicie innym tam mieście lub kraju, chyba w innym mieście. I co wymyśla nasza Andy? Chce ona zrobić swojemu chłopakowi niespodziankę, ponieważ w połowie roku szkolnego, tam właśnie na studiach jej chłopaka, udaje jej się tam jakoś dostać. To jest bardzo rzadki przypadek. I wiecie, ona jest taka już, wiecie, gotowa, zwarta i wszystko. Jest taka super, zrobię mojemu chłopakowi niespodziankę. Ale co się okazuje? Okazuje się, że wpadł na ten sam pomysł i również się przeprowadził na studia, w których była dawniej Andy. I ponownie są w związku na odległość i Andy trochę jest sfrustrowana, trochę zawiedziona, trochę załamana, no ale twierdzi, że skoro dostała taką szansę od losu, to już nie będzie się ponownie przenosiła na tamte studia. I też tutaj chcę zostać na tych studiach też z pewnego bardzo istotnego powodu, którym jest to, że jej dawna mama chodziła na te studia i wszyscy pierwszoklasiści, którzy tam są, mają tam jakąś akcję ze wstążkami. Jeszcze nie w 100% wiem, o co w tym chodzi, ale to jest taka jakby gra, po prostu chyba taka gra mniej więcej dla właśnie pierwszoklasistów, jakby wiecie, pierwszych klas na studiach. I Andy też chce bardzo w nią grać, ponieważ chce jakby poczuć to, co poczuła jej mama. I w sumie to jest cała fabuła, ona też poznaje tam potem przyjaciół i tak dalej. Mamy tutaj przede wszystkim wątki, które bardzo chciałabym was poinformować, bo jeszcze nawet wydawnictwo to ogłaszało i stwierdzam, że to naprawdę idealnie opisuje tę książkę. Jest tutaj mnóstwo kawy, jest dużo wątków Found Family, więc jeśli lubicie te wątki, to... No i oczywiście studia. Więc jeśli lubicie te wątki, to śmiało zapraszam do tej książki. Teraz moje przemyślenia. Przede wszystkim na pewno jestem bardzo zaangażowana w fabułę. Bardzo szybko i przyjemnie się to czyta. Jest to taka, wiecie, jakby to nie jest żaden ciężki styl pisania. To jest taka książka, jakby widać po autorce, że ona już coś trochę pisała. I widać, że jakby ona to umie robić. I jakby to jej bardzo dobrze wychodzi. Opisy są bardzo przyjemne. Jakby nie są jakieś
takie, wiecie, po prostu, że macie ochotę je skipnąć, są idealne. Może opisy postaci i charakterów mogłyby być troszeczkę bardziej dogłębne, ale mimo to naprawdę bardzo fajnie się bawię. To nie będzie na pewno coś, co będzie nie wiadomo czym, bo już się domyślam, w jakim kierunku idzie ta fabuła, ale nie licząc tego, bawię się naprawdę świetnie, naprawdę przyjemnie. Troszeczkę jakby, trochę żałuję tego, że tutaj jest bardzo mało chłopaka tej dziewczyny, a chciałabym, żeby było go trochę więcej, jak on w sumie był trochę głównym powodem, dla którego ona przyjechała, no trochę głównym powodem, dla którego przyjechała na te studia, i żeby też było troszeczkę więcej lekcji, bo jednak jakby wiadomo, lekcje są lekcjami, one są nudne, ale nie przeszkadzałoby mi, jakby parę razy autorka stwierdziła, że może tam zamieści jakieś fragmenty, jak ona siedzi na tych wykładach i tak dalej, lub na lekcjach po prostu. To by było przyjemne, bo zazwyczaj większość właśnie tego, jak siedzi ona na lekcjach, jest bardzo mocno przeskipowane, co troszeczkę jakby, no wiecie, jednak ona jest na studiach, ona się musi dużo uczyć i chciałabym, żeby trochę tej więcej tutaj nauki było. Ale poza tym naprawdę fajne, jakby widzę ten wątek Found Family, ja go też bardzo lubię, jest dla mnie bardzo przyjemny i naprawdę się cieszę jakby, że mam możliwość czytania tą książkę, ponieważ tutaj mamy Pasujemy do siebie i jest to książka o tej autorki, którą również bardzo, bardzo chcę przeczytać, więc no fajnie, jest na pewno bardzo przyjemna autorka jakby do zapoznania się z nią i na razie wydała na razie tylko jednotomówki, więc jeśli jesteście bardziej fanami jednotomówek, to też jakby zachęcam. No i tak, na razie chyba nic takiego większego się nie działo w tej książce, jak coś to będę wam dawała znać, jeśli byłby jakiś plot twist, którego się nie domyśliłam. I tak, to na razie tyle. Bajo! Strona 224 i mam specjalne przemyślenie dla Kaliny i Martyny. Słuchajcie, tutaj się pojawiło coś z jakimś jeleniem, że był jakiś dziwny jeleń. I to jest choroba zombie. Kalina, Martyna, widzicie, nawet w książce to jest. Ale poza tym jest fajne. Jakby czytajcie, bo mi się podoba. Uważam, że rozdział 23 był chyba jednym z lepszych rozdziałów w tej książce, takim chyba, co najlepiej się bawiłam przy jego czytaniu i na pewno to jakby da dużo na plus. Hello moi drodzy, przychodzę do was jeszcze z update'em czytelniczym przed zakończeniem, ponieważ no, zostało mi 69 stron i stwierdziłam, że wypadałoby coś jeszcze powiedzieć przed ogólnym zakończeniem i podsumowaniem książki. Jeszcze bym chciała powiedzieć, przepraszam, jeśli byście wiedzieli, że tak włosy jakoś do mnie przelegają, ale nie wiem czemu, strasznie się do mnie elektryzują dzisiaj. Nie mam pojęcia, czemu to tak się wydarzyło, ale już wracając do książki, powiem tak. Spodziewałam się trochę, w jaką stronę pójdzie cała akcja i ogólnie cały plot twist. Trochę się tego, jakby były dwa plot twisty. Jednego się spodziewałam, drugie to było bardziej takie wydarzenie clue książkowe, ale no to nazwijmy to wydarzenie clue książkowe też jakby plot twistem. No i ten pierwszy plot twist, trochę się go spodziewałam, drugiego nie. Drugiego totalnie nie. Znaczy no właśnie, to jest chyba właśnie bardziej to wydarzenie książkowe, ale powiem wam tak, bardzo mocno mnie zaskoczyło. Bardzo mnie w tamtym momencie akcja zainteresowała, tak serio, solidnie mnie zaciekawiła, co się wydarzy dalej. I to jest tutaj w tej książce naprawdę bardzo, bardzo, bardzo na plus. Co jeszcze mogę o tej książce powiedzieć? Na razie tak, żeby jeszcze w 100% nie podsumowywać. Nie wiem, czy lubię główną bohaterkę. Może tak, jakby nie jestem jakoś anty, jeśli chodzi o nią, ale nie jestem też jakoś tak bardzo, wiecie, do niej, że myślę, że byłybyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Chyba nie, bo może to też nie jest taki mój typ bohaterki, no nie? Bo ja bardziej wolę właśnie bohaterki, które się skupiają na sobie, które są bardziej takie solidne charakterem. Nie zawsze oczywiście, bo są wyjątki. Ale tutaj akurat bohaterka jest bardzo taka, wszystkim chce pomagać, trochę zostawia siebie na boku i wielu z was może się naprawdę spodobać ten charakter głównej bohaterki. Mi on jednak nie przypadł do gustu. Też kolejny problem jest taki, że strasznie ciężko mi zapamiętywać imiona bohaterów. Znaczy bardzo szybko je zapominałam, bo jak był ten jakby ważniejszy plot twist w tej książce, to ja co dopiero jakby zdałam sobie sprawę, kto był tam kim, co dopiero 10 stron później i co dopiero wtedy przeżywałam ten plot twist. No więc troszeczkę jakby ta książka mi szybko umknie z głowy.
Też wiecie, no na razie jednak nie chcę też bardzo mówić. Chciałabym, żeby było troszeczkę więcej tych studiów, chociaż powiem wam, że teraz akurat już jakby to druga połowa, to zakończenie już idzie na plus, ponieważ trochę jest tego więcej i trochę wyraziściej, więc fajnie. Troszeczkę mi brakuje tej kawy, ale poza tym naprawdę jest jakby ciekawie. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze przez to 69 stron, bo szczerze mówiąc, no jakby dla mnie to już by się ta historia mogła zamykać. Mimo to wiem, że naprawdę ta książka może zdobyć wielu jakby fanów, bo po prostu wiecie, to nie jest... Nie zawsze właśnie takie książki mi się podobają, też, że nie od razu, że wykluczam po prostu... To nie są w 100% moje klimaty. Zazwyczaj słodkie książki to jednak nie jest coś, co ja lubię. Mimo na przykład, jakby już mówię, że są wyjątki, na przykład Trylogia Lato. To była mega słodka seria, ale bardzo mi się ona podobała, lub Pocałunki Kroasanty. To będzie miał wielu sprzymierzeńców, bo już jakby to czytając, to ja to widzę. Ale u mnie jakoś w 100% nie trafi, nie siądzie. Ale jeśli chcecie, jakby, bo to jest też bardzo znana autorka, więc jeśli znacie inne książki tej autorki i wam się podobają, to jakby absolutnie wam nie odradzam tej, bo ta dla was raczej też będzie jakby no, nowym zachwytem. Ale tak, na razie chyba już nie mam nic więcej do powiedzenia, ponieważ no muszę jednak trochę skończyć to i uzbierać wszystkie myśli w głowie, więc teraz pewnie sobie siądę i te 69 stron przeczytam, tak to już jakby wam nagram zaraz update końcowy. Halo moi drodzy, ja wczoraj wieczorem skończyłam tą książkę, dlatego dzisiaj już rano przychodzę do was z zakończeniem tej zaczytanej recenzji tak naprawdę. I co ja uważam o tej książce? Może na sam początek pozytywy. Jeśli lubicie lekkie książki, takie wiecie, że bez presji, tak wszystko na spokojnie i takie też, no jak mówiłam już chyba przedtem, takie po prostu odmóżdżacze, to na pewno będzie dla was bardzo dobra książka, bardzo przyjemna. Też jeśli nie lubicie, jak autorka się skupia w 100% na czymś, że po prostu w tym sensie nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, że po prostu wiecie, autorka się przede skupia na jednej rzeczy i po jakimś czasie macie jej dość i że wszystko jest tak troszeczkę porozrzucane, że wszystkiego jest po trochu, to też to będzie dla was. Jeśli lubicie trochę, bo tutaj akurat wydaje mi się, że tutaj jest taki trochę wątek romantyczny, Gropey and Sunshine, no nie? Tego tam wydawnictwo nie dawało na jakby tą relację. Przepraszam was, że tak na siebie patrzę, ale wydaje mi się, że jestem strasznie blada. Raczej nie jestem, ale nie wiem, nieważne. To też jeśli lubicie właśnie takie Gropey and Sunshine, to jak od razu mówię, to nie jest jakieś wielkie Gropey and Sunshine, to jest takie bardzo malutkie. Jeśli lubicie motyk Font Family, to też na pewno dla was, też są tutaj na przykład takie wątki jak gorsze relacje z tatą po śmierci mamy, co też jeśli lubicie takie wątki, to też zapraszam. Nie wiem, czy ja się bez przerwy nie powtarzam. Nieważne. Na razie, jeśli lubicie takie książki, przede wszystkim na przykład jeśli lubicie jeszcze Emma Lord, no to wiecie, po prostu droga otwarta, kupujcie i czytajcie. Aurelia przed chwilą zapomniała powiedzieć, jestem też naprawdę, znaczy chyba co tutaj mi się bardzo podobało, to zakończenie, takie ostatnie, nie wiem, 50 stron, jestem naprawdę sporo fanku zakończenia i to zakończenie też wiele dało tej książce, bardzo mi się podobało. Teraz troszeczkę jakby skupmy się na tym, może co trochę mi się nie podobało, bo wczoraj tak sobie uzbierałam bardzo ładnie myśli, mi się wydaje, i teraz chciałabym, mam nadzieję, że nie zapomnę ich. Wydaje mi się, że autorka miała wiele bardzo różnych pomysłów. No wiecie, miała mnóstwo pomysłów. Ta kawa, ten Found Family, te studia, te relacje z Westatą, jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Ona miała dobry pomysł, tylko wydaje mi się, że trochę źle go zrealizowała, że nie wiedziała, na czym ona ma się do końca skupić, że to niby wszystko było w tej książce, ale było bardzo wybiórczo i na przykład ta sama kawiarnia, jakby główna bohaterka tam pracuje, a jednak mieliśmy wspomnianą tu kawiarnię tak, raz na początku, całą książkę jakby nic i tutaj końcówkę. I jakby no, troszeczkę tak wyglądała większość właśnie takich motywów, które autorka nam się starała przekazać. Troszeczkę, nie ukrywam, to do mnie nie trafiło. No i właśnie, trochę, wydaje mi, właśnie, autorka miała wiele pomysłów, ale ciężko by było jej je ubrać w słowa i tak, żeby cała fabuła miała jakiś większy, spójny
tekst i jakiś większy pomysł taki. Też chciałam troszeczkę bardziej poznać główną bohaterkę, bo powiem wam, że niby my byliśmy nią, niby byliśmy z jej historią, ale ona naprawdę jakby bardzo dużo poświęcała czasu innym osobom, przez co no nie powiem, że się z nią jakoś, znaczy no nie związałam się z nią jakoś na tyle bardzo, abym mogła jej jakoś bardzo współczuć. Ale były pewne momenty w tej książce, które naprawdę bardzo mnie wciągnęły, zaangażowały. Było tych momentów parę, były takie jak kajak, jak wstążki, jak bałwan, jak burza śnieżna. Ja tutaj jakby mówię tak wybiórczo, żebym nie odbierała wam rozrywki, ale osoby, które czytały, to rozumieją. Bardzo się wtedy wkręciłam w akcję i w całą fabułę. No i nie wiem w sumie tak naprawdę, co mogę więcej powiedzieć. To jest taki lekki odmurzacz, ale bardzo przyjemny. Na pewno sięgnę, ta książka może nie dała mi tego wszystkiego, czego oczekiwałam, ale to nie oznacza, że nie będę chciała sięgnąć po kolejną Emmę Lord, bo no jestem bardzo ciekawa jej książek, jestem ciekawa, jak inne na mnie będą działały. I tak, i to chyba na razie tyle. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy chcecie czytać tą książkę. Dajcie mi też koniecznie znać, czy dotrwaliście do końca, bo w ogóle podziwiam osoby, które dotrwały do końca. Jeszcze raz też chciałabym bardzo podziękować wydawnictwu Su Yang za egzemplarz. Ta współpraca była dla mnie po prostu czystą przyjemnością. I to pozytywnym akcentem będę się z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądź nocy, trzymajcie się, cześć!